dzisiejszym odcinku zmierzą się burgerownie z prawej strony Wisły, czyli Black Cat Burgers i Burger Bar Brzeska. Rozpoczęliśmy od tego pierwszego. Miejsce znajduje się przy ulicy Wiernej 26 w Warszawie. Posiada ponad 700 opinii i średnią aż 4,7. Za cheeseburgera ze 170 gramami wołowiny zapłaciliśmy 35 zł. A za małą porcję frytek Super Crunch do burgera zapłaciliśmy 6 zł. Witajcie po prawej stronie Wisły. Zaczynamy od Black Cat Burgers. Mamy tutaj tak zestaw frytki za 6 zł do burgera. I to jest właśnie wersja jakaś Super Crunch napisane. Wyglądają jak z Maca. No i mamy burgera, naszego cheeseburgera, bo lecimy cheeseburgery. Możemy wybrać tutaj wersję albo z mięsem na medium, albo well done. Więc generalnie kolejna burgerownia, która o to pyta. Bo w tych pierwszych tak naprawdę nie mieliśmy, ale już ostatnie 4 burgerownie to wszędzie pytali tak naprawdę. Ej. Brakuje mi soli. Nie masz słonego? Nie. Moje słone, a weź może inne spróbuj. Powiem tak, jest jakiś taki posmak na końcu, który jakby go nie było, bym powiedział, że to frytki z maka są. Nie? Ja nie wiem, czy to od oleju, czy co, ale generalnie frytki smaczne, bardzo podobne do tych frytek z McDonalda. No i tak, i wyglądowo, i smakowo, i naprawdę są crunchy. Spoko frytki, nie są takie frytki burgerowe, stekowe i tak dalej, natomiast ogólnie są smaczne. Bardziej... One są jak takie jakieś przekąska, chipsy czy no, coś, tak, przekąska. Naprawdę fajnie się je je. Przechodzimy do burgera. Bułeczka maślana, pikle, ser cheddar, mamy cebulę, sałatę i ketchup i musztarda. Nie wiem, czy tutaj jest pomidor. Nie wiem, czy miał być. W sumie nawet nie pamiętam. Dobra, jedziemy. Generalnie plus już za to, że wszystko się mieści, jest no, takie tak. samo. Dawno, bo to się, tego nie mieliśmy. Dawno tego nie mieliśmy, a to się je naprawdę wtedy dobrze, bo nic nie wypada. To już to doświadczenie nabraliśmy. Bułka mięciutka i też ma taki lekko żółtawy kolor. Takie coś jak było w burgerze z Karaibów, nie? No i to oczywiście mięso. Mięso 170 gramów wołowiny. 170 i one wysmażone jest na medium, bo no takie wybieramy wszędzie. Cena 35 zł. Cena 35 zł, więc tak. Taka średnia. Tak średnia, nie? Tak jak nie licząc tych kilku, które było faktycznie taniej, no to tutaj... Dobra, jedziemy. Bardzo mi smakuje ten burger. Już ci powiem dlaczego. Czuję mięso i to bardzo dobrze. Jest fajnie doprawione, leciutko właśnie wyciągnięty ten smak, ale czuć to mięso, jest naprawdę smaczne. I tutaj majonez z ketchupem. No ja do takiego klasyka jak cheeseburger jest świetny. Nie brakuje ci musztardy? Ja bym jeszcze musztardę widział. To super moim zdaniem jest do pikli i do sera. Generalnie te klasyczne właśnie sosy, jak musztarda, majonez i ketchup. I tutaj to oddaję. I bułka jest słodziutka, ale nie jest aż tak słodka jak w tym burgerze z Karaibów. I powiem ci, że całościowo to się komponuje świetnie. Ja zgaduję, że tutaj też jest dodana bułka ziemniaczana do tego, do tego, tak jak w burgerze z Karaibów, bo naprawdę ma podobny taki vibe i ona właśnie też jest taka puszysta i słodka, ale się zjedzie, ale nie jest aż tak słodka jak tam, bo tam już była za dużo, tym bardziej, że ten kotlet nie dojeżdżał do brzegów. Tutaj natomiast wszystko jest fajnie spasowane. Nic ci nie wypadło. Nic nie wypadło. Ej, jak prawie w żadnym burgerze. Naprawdę smaczny burger. Spójrz. Jest faktycznie taki medium, tutaj bardziej troszkę krwiście, tutaj mniej, ale naprawdę dobrze zrobione mięso. Ja tu nie mam do czego się przyczepić, naprawdę mi to smakuje bardzo. No to nieźle, trochę daleko. Ostatni burger, który nagrywaliśmy, to był Boston Burger. Porównaj w ogóle mięso, no come on. Tu jest bezapelacyjnie lepsze, z przyjemnością je się je i chcę zobaczyć, co ty powiesz, bo naprawdę mega dobry burger. Fajnie, prawa strona Wisły, jak widać, dojechała. Może jest ten burger prosty, bo masz ketchup, majonez tylko, masz ten ser, pikle i tak najbardziej basicowy po prostu kompozycja, ale mi najlepiej smakuje na razie ze wszystkich. Czego chcieć więcej od cheese'a? No. Hello. Cheese taki ma być. On ma być po prostu takim najzwyklejszym, powtarzalny, który przenosi najbardziej podstawowe smaki. I tutaj to jest i dla mnie póki co najlepszy burger ze wszystkich, których byliśmy. No nieźle. Mimo, że może mięso mi smakowało najbardziej chyba w dobrej bule, albo ten Hereford był też fajny, bydło i powidło. Natomiast ten jest najbardziej taki spójny.
Super. No sprawdźmy, czy moim zdaniem też to będzie najlepszy burger jak dotychczas. Zacznę od tej krwistej części. Cebulka wyczuwalna. Rzeczywiście, ciekawe, fajne, ale tutaj mięso nie wybija się na pierwszym miejscu. Ten majonez trochę go gasi. Wysmażenie w sam raz, nie jest ani przesuszone, ani jakieś rare. Także no, mięsko jest fajne. Ale nie wiem, czy to byłoby moje... Jeżeli by chodziło o samo mięso, czy to by był burger na pierwszym miejscu, ale na pewno w top 3. Jeżeli samo mięso. No. Ale całość ładnie wchodzi. Nawet jak się nie jest mega głodnym, to smakuje jak ta lala. Tutaj wszystko razem dobrze współgra. I nic nie wypada. Znaczy, no wiadomo, jakieś tam trochę sosiku i tak dalej, ale człowiek się tak nie upierdzieli. Naprawdę mocny początek, jeżeli chodzi o prawą stronę Wisły. Mm. I powiem ci, że ja czułem, że tu jest dobrze, bo przeszedłem się na przybitkach. 20 metrów w drugą stronę. Są jeszcze dwie knajpy i tam są pustki. A tutaj full ludzi. W środku oczywiście. Na zewnątrz już jest dzisiaj chłodniej, dlatego tylko my się odważyliśmy. Także moi drodzy, powiem szczerze, ja się aż tak nie spodziewałem, bo jednak naprawdę tam takie mocno popularne burgery już przerabialiśmy. 8 dokładnie było już za nami. A tutaj moim zdaniem kompozycja i ta spójność po prostu stworzyły najlepszego burgera jak dotąd. A ty jak uważasz? Spójne połączenie. No, spójne połączenie. To miejsce ma ocenę 4,7, a teraz lecimy na ulicę Brzeską, gdzie znajduje się Burger Bar Brzeska i również ma ocenę 4,7. Zobaczymy, kto przejdzie dalej, bo jak na razie, no to Burger Bar Brzeska wydaje się, że będzie miał ciężkie zadanie. Czego nikt się nie spodziewał. Udaliśmy się do Burger Bar Brzeska. Ich lokal znajduje się na ulicy Brzeskiej 18, a ich średnia ocena na Google Maps to 4,7 na niemalże 500 opinii. Za burgera ze 150 gramami wołowiny Hereford zapłaciliśmy 37 zł. Natomiast za frytki zapłaciliśmy 14 zł. Dostaliśmy nasze burgerki i powiem wam tak... Znowu jest to co lubimy. No. Mięso i na samym burgerze. Tak, generalnie mięso jest na całą szerokość i jest tak, on jest troszkę niższy, ale jest szerszy od tego w Black Cacie. I jak patrzę na skład, to wygląda dokładnie tak samo jak tam, w sensie zawartość, bo i widzę majonez, widzę ketchup, cebula tutaj, tylko że tutaj jest właśnie czerwona, są pikle i jest właśnie mięso wysmażone na poziom medium. I co jest ciekawe tutaj, mamy dwie wołowiny naprawdę wysokiej klasy, bo to jest Hereford, która jest standardowym mięsem tutaj, i mamy Black Angus, tylko to jest dopłata 2 zł do Black Angusa. Za tego burgera daliśmy 37 i do niego jeszcze taki fajny dodatek dostajemy na czosy właśnie. I powiem wam tak, on jest bardzo podobny po prostu do tamtego, taka klasyka klasyki. To 37, a frytki kosztowały 14 zł i jest ich naprawdę masa. Tu nasz sos jest jakiś inny, można sobie sprawdzić. No to jest salsa do tego. W każdym razie my oceniamy frytki bez sosów, tylko same frytki. No i to wygląda takie jak mrożone, nie? I smakuje. Nie czuć oleju, to jest plus, ale generalnie to są takie po prostu mrożone fryty. No tam były lepsze. Tam były takie makowy vibe, moim zdaniem. Czy jakoś bardzo? Może nie, ale no, te są smaczniejsze. Tamte są smaczniejsze. Ale jest ich dużo. Tutaj spójrz. Smażenie, takie medium, widać na całej szerokości, jest równomierne. I to jest duży plus już, bo jest tylko taki paseczek po środku, takiego czerwonego tylko. Natomiast no, bardzo dobrze jest wysmażone. To ewidentnie tutaj bułka taka sezamowa, tam była taka bułka maślana, tutaj bułka z sezamem i ona już jest, nie jest tak mięciutka jak tam, to już czuję. I tutaj spójrzcie, jest mąka jeszcze, tak jak ten pod spodem. Ona jak do typu jest taka bardziej jak taka zwykła buła, jakbyś sobie wziął, nie? I tak dalej, tylko po prostu masz tutaj sezam jeszcze, ale jedziemy. Drugi burger z takim samym vibe'em, jeżeli chodzi o mięso, jak wół na stół, czyli mocny posmak grillowy. Drugi burger, bo inne nie miały takiego posmaku aż grillowego. Natomiast mam jeden problem od razu. Ta buła jest taka zapychająca i generalnie ona przytłacza wszystko. Ja czuję mąkę, jak jem. Buła to jest totalnie, jakbym ja sobie wziął taką bułę i to jeszcze niż dzisiaj.
tylko ze wczoraj taką może trochę odświeżył. Kurde, je jadł i ona mnie tak zapychała, spójrz jak tutaj to wygląda. Samo mięso spoko i tak dalej, tutaj nie mogę powiedzieć, bo naprawdę smaczne. Natomiast ta buła jest tutaj problemem dla mnie ewidentnym. I sama proporcja ogólnie składników, tam mi lepiej po prostu siadła, nie? Burger jest smaczny, ale ta buła nie jest przyjemna. Ogólnie, buła tutaj psuje wszystko generalnie. Problem jest taki, że mam wrażenie, że ja jem bułę z czymś, a nie czuję, że jem burgera tak naprawdę. Czuję ten posmak grillowy, ale ta buła po prostu jest tutaj tak potężnie zapychająca, że psuje wszystko. ...150 gramów, ale jakoś wydaje mi się tak na oko trochę przebyło i że wgryźmy się. Fajnie na tym grillu przypieczone jest to mięsko, to fakt. Tam troszeczkę chyba bardziej było dopieprzone. Bułka trochę taka jakby z grzybków wzięli, przecięli na pół, wsadzili kotleta, trochę warzyw. Nie jest to zła pozycja, żeby nie mówić. Tutaj się zgodzę, Black Cat dzisiaj wygrywa tą potyczkę. A w następnym pojedynku zmierzą się burgerownia i Barn Burger.